Witam wszystkich. W to niedzielne popołudnie postanowiłem nagrać dzisiaj taki mały screencast, w którym nie będę udzielał żadnych instrukcji, jeśli chodzi o konkretne techniki inwestycyjne czy analizę fundamentalną, ale pragnąłbym, zanim przejdę do meritum sprawy, najpierw Wam podziękować za w ostatnich czasach bardzo intensywny wzrost i subskrybentów mojego kanału na YouTube oraz fanów mojej strony fanpage'owskiej na Facebooku. Cieszy mnie to bardzo. Widzę, że w Polsce również coraz więcej osób zaczyna się interesować analizą fundamentalną, a nie tylko analizą techniczną, co jest moim zdaniem pozytywnym zjawiskiem, gdyż bardzo często wielu techników, widząc niedomagania analizy i ograniczenia analizy technicznej, przebranżawia się, czy moim zdaniem mentalnie dojrzewa i dorasta do analizy fundamentalnej. Cieszę się, że wszyscy wspólnie jesteśmy w tym gronie. Dzisiaj natomiast chciałbym poruszyć, bo takie dwie sprawy, które są w miarę bieżące. Pierwsza odnosi się do listy 100 najbogatszych Polaków opublikowanej przez najnowszego Forbesa, a druga do dość drastycznego spadku ceny akcji na spółki KGHM podczas ostatniej sesji giełdowej. Czy jedno z drugim ma coś wspólnego? Może ma, może nie. Ja związek widzę i na końcu o nim opowiem. Jeśli chodzi o tych najbogatszych Polaków, to kolejny rok z rzędu się okazało, kryzys nie kryzys, bogaci zarabiają. Po lekturze tego rankingu wpadło mi do głowy kilka ciekawych spostrzeżeń. Mało tego, w zachowaniu ludzi najbogatszych w Polsce, ich podejściu do biznesu, do inwestowania, do strategii prowadzenia czy kumulowania swojego majątku, odnalazłem nic innego jak strategię po prostu powiększania majątku, którą lansuje Warren Buffett. Mało tego, każdy z tych ludzi bogatych podąża świadomie lub nie taką samą drogą długoterminowego inwestowania, przyczajania się na okazję, gromadzenia gotówki i strzelania, gdy się taka okazja pojawi. Na początek chciałbym jednak, co pierwszym takim spostrzeżeniem, które przyszło mi do głowy podczas lektury tego rankingu najbogatszych ludzi w Polsce, to jest taki pogląd, który obala mit, że nieruchomości, że jeśli się chce człowiek stać bogatym, to musi inwestować w nieruchomości, że większość bogatych inwestuje w nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie. Można kompletnie nie wiedzieć, jak nawet kupić nieruchomość. Można nie wiedzieć o niej nic, a i tak być bogatym. Dlaczego tak jest? Ponieważ na przykład w rankingu 100 najbogatszych ludzi w Polsce zauważyłem mnóstwo różnych ciekawych branż oraz sektorów. Mało tego, nieruchomości wcale nie były branżą dominującą. Równie dużo branż, które pojawiły się w tym rankingu, należy na przykład. Są branże finansowe, branża finansowa, jest taka branża jak produkcja środków transportu, sporo firm z tego sektora. Są na przykład inwestycje, nie tylko nieruchomości, nie tylko nieruchomości. Przyglądając się poczynaniom ludzi najbogatszych, stwierdziłem, że każdy z nich posiada dwa rodzaje aktywów. Ja to nazwałem aktywa główne oraz aktywa towarzyszące. Aktywa główne to jest ten rdzeń. To jest ta działalność, na której dana osoba się zna najlepiej. I wokół tego głównego aktywa są dobudowywane kolejne, które są budowane od podstaw lub po prostu nabywane w gotowej formie. To są te tak zwane aktywa towarzyszące, ale rdzeń stanowi ta działalność, na której dany człowiek się zna i to się zna najlepiej. Mało tego, podstawą działalności niektórych najbogatszych, czy głównym składnikiem, który pomnaża ich majątek, jest tak zwany skarb. Tak zwany skarb. W przypadku Jana Kulczyka są to akcje Sub-Miller, które zyskały miliard złotych w ciągu jednego roku, powodując, że granica tego pana oraz Solorza Żaka przekroczyła 10 miliardów złotych, wartość majątku. Mało tego, najbogatsi ludzie nie ograniczają się jedynie do prowadzenia biznesu i do inwestowania. Oni robią wszystko, na czym co przyniesie im zysk. Mało tego, co więcej, najbogatsi ludzie w Polsce często zaczynali gromadzić swój majątek od stworzenia i zarządzania własnym biznesem.
własnym biznesem. Przechodząc później do działalności również inwestorskiej. Dlaczego tak jest? Tak jak widzisz, zarządcza i właścicielska strona biznesu to są dwie strony tej samej monety zwanej przedsiębiorczością. Mogę tylko posiadać akcje lub udziały w spółce z o.o., tak jak Warren Buffett, i jego nie interesuje nic więcej, albo mogę aktywnie tym biznesem zarządzać. Aktywne zarządzanie pozwala być lepszym inwestorem. Z kolei pasywne inwestowanie pozwala być lepszym zarządzającym. Niemniej przedsiębiorca prędzej czy później stanie się inwestorem, a inwestor, jeśli będzie chciał zgromadzić naprawdę duży kapitał, stanie się przedsiębiorcą. Nawet jeśli to będzie przedsiębiorczość w zakresie założenia i prowadzenia funduszu inwestycyjnego. To też jest biznes. Nie da się trwale, gromadząc duży majątek, rozdzielić tych dwóch aspektów. Co ciekawe, najbogatsi ludzie w Polsce zaczynali w ten sposób. I tak do dzisiaj jest. Najpierw tworzą lub nabywają biznes, jeśli mają na to kapitał odziedziczony po rodzicach, czy nie. Jeśli nie mają, to tworzą od zera biznes, bo biznes będzie generował dochód, przepływ pieniężny, będzie gotówka. I dopiero ta gotówka jest inwestowana dalej. Czyli najpierw dochód, zysk, a potem dopiero wzrost wartości majątku. Podobnie tutaj najbogatsi ludzie, niejako świadomie bądź nie, hołdują w zasadzie kręgu kompetencji, który wymyślisz, o którym wspomina cały czas Warren Buffett, żeby trzymać się tego, na czym się człowiek zna. Na czym się zna. Każdy z ludzi najbogatszych działa w jednym sektorze lub maksymalnie w dwóch sektorach. Dwa, góra trzy sektory. Więcej nie ma. Najczęściej jeden, dwa sektory, które są drążone, które są eksploatowane, bo taka osoba, jeśli bardzo dobrze zna jeden sektor, to ona potrafi wykorzystać okazje, które się będą pojawiały w całym tym sektorze, w skali całego świata, nie tylko w skali rynku lokalnego czy rynku krajowego. Człowiek też ma, wiadomo, ograniczony czas życia, także nie jest w stanie ogarnąć wszystkich sektorów, poznać dogłębnie wszystkich branż, jakie istnieją. To jest niemożliwe, więc wybiera się takie, na których człowiek się zna najlepiej. A jakie to są? Najdogodniejszym punktem wyjścia, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, jest sprawdzenie, co lubię robić, jakie pasje lubię wykonywać. I na tym, od tego trzeba zacząć, to trzeba zacząć budować. To trzeba, od te, na tym trzeba zacząć budować. I dopiero potem można się dalej rozwijać, bo to jest najlepsze wyjście, jeśli, tak jak pisałem w mojej drugiej książce, jeśli nie lubisz swoich aktywów, nie będziesz o nie dbać. Najbogatsi ludzie w Polsce przyjmują typową długoterminową strategię inwestycyjną i się nie przejmują, czy w ciągu roku na giełdzie wzrośnie, czy spadnie. Oni zarabiają. Oni zarabiają. Spojrzenie z perspektywy na to, co, czy na zachowania ludzi biednych, klasy średniej i bogatych, można powiedzieć tak. Kryzys, nie kryzys, prosperity, nie prosperity, to biedni zawsze tracą, bogaci zawsze zarabiają. A klasa średnia się tak waha między tymi dwoma skrajnościami. Klasa średnia się tak waha. Oni tak raz zarabiają, raz tracą. Albo chcieliby zarabiać, a się boją. Bogaci zarabiają praktycznie zawsze. Bez względu na to, co się dzieje. Ich po prostu nie interesuje ten zwykły świat targany politycznymi, finansowymi, gospodarczymi newsami. Oni się tym nie przejmują. Oni upatrują okazję i ruszają do ataku wtedy, kiedy jest to najbardziej dogodne. No i w związku z tym cena KGHM-u leci w dół. Cena KGHM-u leci w dół. W momencie, gdyby głównym akcjonariuszem nie był Skarb Państwa, ale człowiek bogaty, nie sprzedawałby akcji, jeśli nagle prezes zarządu by stwierdził, że nie obniży lub nie wypłaci dywidendy za obniży lub nie wypłaci dywidendy za rok 2012. Mało tego, decyzja pana Wirta, która została podjęta, jest dla mnie jedną z najmądrzejszych decyzji, jakie mógł zrobić. Żeby nie drenować spółki z pieniędzy, dlatego że potrzebne są duże przepływy finansowe, żeby utrzymać, spowodować rozruch, uruchomienie inwestycji zagranicznej. W długiej perspektywie przełoży się to rzeczywiście na wzrost wartości akcji. Dlaczego więc tutaj inwestorzy tak mocno wyszli z tej spółki? Ponieważ fundusze inwestycyjne, a większość funduszy inwestycyjnych w Polsce posiada, jeśli inwestuje na polskiej giełdzie, w swoim portfelu akcje spółki KGHM.
Fundusze inwestycyjne, nawet te, które się zarzekają, że inwestują długoterminowo, i tak jak przychodzi co do czego, zwracają uwagę na swoje wyniki półroczne i roczne, gdyż nieustannie porównują się z konkurencją. Gdyż nieustannie porównują się z konkurencją, ulegają owczemu pędowi tych instytucji i choć oficjalnie inwestują długoterminowo, to ich tak naprawdę horyzont jest bardzo krótki, jest krótko, one są krótkowzroczne po prostu. Ponieważ nie dostrzegają za tym, w tle korzyści w postaci ogólnego wzrostu całego przedsiębiorstwa, tylko patrzą, że na koniec tego półrocza, pierwszego półrocza roku 2013, nie będą mogły pochwalić się wpływami z tytułu dużych dywidend, które wypłaca KGHM. Swoją drogą KGHM nie wykluczył, że zaciągnie dług, żeby tą dywidendę wypłacić, co moim zdaniem byłoby totalną głupotą. Taka sytuacja miała miejsce, przypominam, w Bogdance, gdzie główni akcjonariusze, którymi nomen omen były fundusze inwestycyjne i emerytalne, wymusiły taką decyzję, bezsensowną decyzję. W związku z tym tutaj oliwy do ognia może dolać Skarb Państwa. Jak wiadomo, posiada większość akcji, gro, a bardzo duży portfel akcji tej spółki, ponad 30%, więc łatwo sobie policzyć, ile Skarb Państwa, jeśli KGHM zdecyduje się nie wypłacić dywidendy, ile Skarb Państwa z tego tytułu straci. A wiadomo, deficyt budżetowy trzeba czymś łatać. Więc decyzja, którą podjął pan Herbert Wirth, jest dla mnie decyzją świetną, bo pokazał, że jest prezesem, któremu zależy na dobru akcjonariuszy, pomimo niewypłacania dywidendy. Bo jest inwestycja, która jest kapitałochłonna, która przyniesie jeszcze większe zyski. Czego rynek nie widzi? Czego rynek nie widzi, gdyż jest krótkowzroczny. I rynek w tym momencie zachował się bardzo chytrze, bardzo chciwie. Jako że Skarb Państwa jest głównym akcjonariuszem KGHM-u, nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiły się nawet polityczne naciski na prezesa KGHM-u z tej strony, żeby jednak dywidenda została wypłacona. Nie zdziwiłbym się, jeśli rzeczywiście KGHM będzie musiał się zadłużyć po to, żeby wypłacić dywidendy akcjonariuszom. Akcjonariuszom. W związku z tym, tam gdzie jest Skarb Państwa, tam z tymi inwestycjami, z tymi spółkami bym uważał. Ponieważ Skarb Państwa w Polsce jest tak niestabilnym partnerem w inwestycjach, bo kupując akcje KGHM-u stajemy się automatycznie wspólnikiem Skarbu Państwa, więc pytanie brzmi, czy, jeśli zastanawiasz się, czy nabywać akcje KGHM-u, odpowiedz sobie na fundamentalne pytanie, czy chcę, żeby moim wspólnikiem był Skarb Państwa? Bo ja bym nie chciał, żeby moim wspólnikiem był Skarb Państwa, choć spółka jest świetna i ubolewam, że tam jest Skarb Państwa, bo jest zbytnio upolityczniona ta spółka. Także podsumowując ten dzisiejszy screencast, nie pozostaje nam nic innego, jak zamiast nadmiernej aktywności, nieustannego poszukiwania trendów, dać sobie spokój po wyszukiwaniem oraz z podążaniem za trendami, tylko szukać okazji, które będą ponad nimi. Będą ponad nimi, mało tego, przyjąć podejście długoterminowe, gdyż jeśli podejmę dobrą decyzję, to pieniądze w zasadzie na tej inwestycji robią się same. One nie potrzebują aktywności, one potrzebują spokoju. One potrzebują spokoju. W związku z tym życzę wszystkim słuchaczom, życzę i Tobie, i sobie, aby nasze strategie finansowe były oparte właśnie na strategiach ludzi najbogatszych na całym świecie, bo one są proste, one nie są trudne. One są proste, tam nie ma żadnej filozofii. Zacznij od tego, na czym się znasz, stań się w tym jeszcze lepszy, a potem inwestuj pieniądze, rozkręcaj kolejne biznesy. I wszystko podąży swoim torem. Na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że filmy instruktażowe będę publikował. Natomiast najbliższy film instruktażowy ukaże się dopiero za trzy numery Equity Magazine, gdyż w tym numerze, który będzie w tym miesiącu, pojawi się mój pierwszy artykuł, który jest totalnym wstępem do analizy finansów samorządowych. W drugim artykule opowiem o takich pojęciach jak przychód, rozchód, wydatek, rozchód, przychód i dochód. O tym opowiem, bo to są bardzo ważne pojęcia, takie podstawowe, które inwestor znać powinien, jeśli chce oceniać kondycję tych jednostek samorządowych. I dopiero w przykładzie, w którym pokażę na wybranej jednostce samorządowej, jak przeanalizować jej finanse, posłużę się w tym celu filmem instruktażowym.
W tym czasie będę publikował tego typu screencasty, na których będę omawiał różne ciekawe zagadnienia związane z inwestycjami, które też zahaczają o finanse. O finanse, dlatego że żyjemy w ciekawych czasach, pojawia się coraz więcej takich różnych, czasami dziwnych ruchów, zachowań, które warte są omówienia, które warte są zauważenia, a też warto czasami wrócić do rozwiązań typowo konserwatywnych. Dlatego no, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, polubienia strony na strony fanpage'owej na Facebooku oraz z subskrypcji w kanału RSS mojego bloga, żeby być cały czas na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już w następnym screencaście.